pierwszy raz w kalendarzu Wrocławia będzie faktycznie sportowe otwarcie roku szkolnego, więc na pewno będzie dużo emocji, na pewno myślę dużo wiedzy o dyscyplinach, ale nie takiej z skrolowania ekranu, jak to teraz dzieci często patrzą, ale na pewno będą mogły rzucić piłką, zobaczyć sztuki walki, wsiąść do kajaku, zobaczyć motory, być może gdzieś tam nawet usiąść na ten motor. Usiąść na motocyklu będzie można, przejechać niestety nie ze względu na to, że jest to dosyć niebezpieczne, ale tak, przygotujemy też taką atrakcję. Zrobimy na pewno jakiś może trening pokazowy, może mecz pokazowy, może spróbujemy zachęcić którąś z innych drużyn do tego, żeby zrobić taki mecz drużyny siatkówki z drużyną na przykład żużlowców. To by było bardzo ciekawe. Zaczynamy na Stadionie Olimpijskim o godzinie 12:00. Impreza jest 3-godzinna. Bramy są otwarte, bo wstęp jest niebiletowany, więc wszyscy mieszkańcy Wrocławia mogą przyjść w tym czasie. Wiecie, w poniedziałek idą do szkoły, więc pójdą usiąść do ławek. Więc ten dzień przed pójściem do szkoły będzie taki trochę inny, trochę aktywny, trochę radosny i myślę, żeby to im w głowach zostało, żeby w tej szkole szukali tego WF-u, tych aktywności.